Cześć, witajcie na kanale Moim Zdaniem. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i będzie to film z Waszej ulubionej serii ślubnej. Dawno filmów z tej serii nie było, ale w rozmowach, w komentarzach pod innymi filmami z tej serii ślubnej właśnie pojawiły się pytania od Was, które zainspirowały mnie do nagrania kolejnych filmów. Myślę, że w najbliższym czasie pojawią się około 2-3 filmy z serii ślubnej, także wyczekujcie, a dzisiaj już bez zbędnego gadania przechodzimy do tematu. I jak widzicie po tytule filmu, będą to oczepiny. W tych pytaniach, które mnie zainspirowały, padło właśnie pytanie o to, jakie polecam zabawy na oczepiny i jak te oczepiny wyglądały u nas. Jeśli chodzi o zabawę na oczepiny, to ja nie jestem wielkim fanem, ale przed naszym weselem trochę zgłębiałam ten temat. Wiem, że czasami przed zdjęciem welonu do rzucania lub przed zdjęciem muszki czy krawata pana młodego do rzucania, druga osoba musi tę rzecz zdobyć. Czyli pan młody musi zdobyć ten welon, a pani młoda musi zdobyć tę muszkę lub krawat i panny lub kawalerowie bronią dostępu. Tak, czyli jeżeli jest panna młoda, to inne panny z wesela bronią dostępu do panny młodej. Pan młody musi do niej dotrzeć i zdjąć ten welon. I jest na przykład w międzyczasie bity chochlami, jakimiś drewnianymi łyżkami itd. Mnie tego typu zabawy nie przypadły do gustu. Nie chciałam żadnego bicia, żadnej szarpaniny. Dlatego, że w trakcie takiej zabawy, oprócz tego, że ktoś komuś może przyłożyć, że to robi się czasem taka szarpaczka, że jedna osoba drugą ciągnie za włosy, za ubranie i tak dalej, coś można zniszczyć i potargać, to przede wszystkim ta fryzura panny młodej na przykład ulega całkowitej destrukcji i potem taka pani młoda jest rozczochrana. Oczywiście poleca się przed takimi oczepinami wypiąć welon z włosów, żeby on nie był mocno wpięty, żeby wystarczyło tylko delikatnie go pociągnąć i on już puszcza, wtedy nie rozczochra tej panny młodej zanadto, ale mimo wszystko ta fryzura jest nadwątlona przez samą tą szarpaninę. Tak samo w momencie, kiedy to panna młoda musi zdobyć atrybut pana młodego w postaci muszki, też czasem są jakieś połamane paznokcie i tak dalej. I sama panna młoda może być jakoś poszarpana, więc ja chciałam takich rzeczy uniknąć, więc zrezygnowałam z tego i po prostu nie było tak jakby zdobywania tej rzeczy. Jeśli chodzi o to, czym można rzucać, to czasem panny młode rzucają tym, co mają na głowie, czyli właśnie welonem, a czasem rzucają bukietem. Słyszałam i widziałam w internecie na wielu filmach, że czasem jest to specjalny welon do rzucania, nie ten, w którym panna młoda szła do ślubu, tylko jakiś mniejszy, krótszy i tańszy, bo wiadomo, że może ulec zniszczeniu lub może do nas nie wrócić, bo czasami zdarza się, że osoba, która go złapie, życzy sobie go zatrzymać, co jest moim zdaniem dziwne, bo uważam, że powinno to pójść do zwrotu, ale nieważne. Tak samo jeśli chodzi o bukiety, czasem jest jakiś specjalny bukiet do rzucania, co w drugą stronę uważam jest przesadą, bo myślę, że jeżeli chcemy rzucać bukietem, to możemy rzucić swoim bukietem. On po weselu i tak nam się do niczego nie przyda, no chyba, że ktoś bardzo chce sobie go zasuszyć, zostawić na pamiątkę i tak dalej. Ale ja nie widziałam takiej potrzeby, więc nie było żadnego specjalnego bukietu. W moim przypadku ja rzucałam właśnie bukietem, a pan młody rzucał muszką. I nie była to żadna specjalna muszka do rzucania na oczepiny, tylko była to muszka ślubna. Kawaler, który złapał, założył ją na chwilę, potańczył z panną, która złapała bukiet, a później zarówno bukiet do mnie wrócił, jak i muszka wróciła, także nic nam nie poginęło. Bukiet przeżył upadek i lot, aczkolwiek no tam jeden kwiatek się wysunął, troszeczkę był już ten bukiet taki nadwątlony, ale on i tak po całonocnej zabawie i po całej nocy te moje kantadeski były troszeczkę nadwątlone. Postaram się tutaj Wam wrzucić jakieś fragmenty z naszego teledysku ślubnego, gdzie możecie zobaczyć, jak to wyglądało, o ile mi się uda to jakoś przyciąć i wrzucić. Jeżeli jeszcze chodzi o rzucanie bukietem, to alternatywą dla rzucania może być odcinanie wstążek od bukietu i wtedy wszystkie panny trzymają po takiej długiej wstążce, które są zaczepione o bukiet panny młodej i panna młoda po kolei odcina wstążki od bukietu i ostatnia wstążka, która zostanie, to
jest tej wybranej panny, czyli zamiast rzucania i łapania mamy odcinanie wstążek. Ciekawy pomysł, natomiast ja uważam, że dużo zamieszania i nie chciałam się aż tak w to zagłębiać, natomiast myślę, że można, jeżeli nie chcecie zniszczyć bukietu, jeżeli nie chcecie nim rzucać, to jakaś ciekawa alternatywa dla rzucania bukietu. U nas to było tradycyjne kółeczko i w momencie, kiedy muzyka staje, to następuje rzut. Ja miałam zakryte oczy przez pana młodego, pan młody miał zakryte oczy przeze mnie, więc nie widzi, gdzie rzuca i jedna z panien lub jeden z kawalerów łapie to, co leci. Jeszcze słyszałam, że czasami w trakcie oczepień w niektórych regionach Polski jest zabawa pod tytułem zbieranie na wózek i wtedy czy to świadkowie, chyba świadkowie najczęściej, czy młodzi, jadą z jakimś takim wózeczkiem wiklinowym bodajże, czy po prostu idą z koszykiem i zbierają pieniądze od gości na wózek dla przyszłego dziecka pary młodej. Uważam, że ta zabawa w naszym regionie Polski nie jest popularna, to po pierwsze, a po drugie jest takim swego rodzaju wyłudzaniem pieniędzy od gości, gdzie uważam, że jest to mało eleganckie po prostu, bo goście i tak już przyszli, i tak już dali prezent parze młodej, więc po co jeszcze od nich wyciągać pieniądze na ten wózek i w ramach zabawy wyciągać jakąkolwiek kasę? Ja jako gość poczułabym się niesympatycznie w trakcie takiej zabawy, no nie wiem, może jakby wszyscy dawali, to coś bym dała, ale nie wiem, osobiście jako gość nigdy nie przeżyłam takiej zabawy i niekoniecznie jestem do niej przekonana. Wiem, że w niektórych regionach Polski jest popularna, jeżeli u Was jest popularna, to okej, natomiast wiecie, wplatanie czegoś na siłę w momencie, kiedy sami tego nie czujemy, to nie jest okej, więc nie chcieliśmy właśnie żadnego zbierania na wózek, żadnego wyłudzania pieniędzy od gości, ani nic w tym stylu. Natomiast w internecie, gdy wpisujemy hasło zabawy oczepinowe, to dostajemy spisy różnych zabaw, które moim zdaniem są zabawami po prostu weselnymi, a niekoniecznie oczepinowymi. I jeśli chodzi o takie zabawy weselne, które są polecane na oczepiny, to są to wszelkiego rodzaju takie historyjki typu Król i Królowa w karecie, czy wycieczka rodzinki do zoo. Są to zabawy polegające na tym, że prowadzący czyta bajkę. Mamy dwie drużyny i mamy krzesła, na których te drużyny siedzą. W momencie, kiedy wyczytana zostaje osoba, która jest na przykład ma rolę króla, królowej, konia, zaprzęgu, dziecka i tak dalej, to ta osoba musi wstać i biec. I która drużyna przebiegnie i usiądzie szybciej, ta wygrywa finalnie. Tak, trzeba się trochę nabiegać podczas tej zabawy, ale moim zdaniem to jest zabawa weselna, a nie zabawa stricte oczepinowa. Tak samo różnego rodzaju, nie wiem, konkurencje w przynoszenie fantów, czyli przynoszenie na przykład krawatów, torebek damskich, chusteczek, szalików, okularów, etc. i tak dalej. W momencie, kiedy muzyka cichnie, to lecimy po fanty od innych gości. To też moim zdaniem jest zabawa weselna, a nie zabawa oczepinowa. Tak samo taniec na gazecie, taniec z balonem i tak dalej, i tak dalej. Tych zabaw jest dużo różnych. Ogólnie w temacie zabaw weselnych u nas na weselu było ich stosunkowo niewiele, jedna, którą całkiem fajnie wspominam, to była zabawa z hula hopem, kiedy goście byli podzieleni na dwie drużyny, na drużynę gości pana młodego i drużynę gości panny młodej i dostaliśmy hula hopy i mieliśmy za zadanie trzymać się za ręce wszyscy i tego hula hopa sobie przekazywać przez siebie, czyli trzeba było przejść przez hula hopa i podać go następnej osobie i która drużyna wykona to szybciej, ta wygrywa. Oczywiście hula hop szedł najpierw w jedną stronę, potem musiał wrócić i w momencie, kiedy wrócił, to zadanie było zaliczone. Wygrała drużyna pana młodego, ponieważ było tam mniej osób do przełożenia tego hula hopa, ale było przy tej zabawie dużo śmiechu, bo każdy robił różne dziwne pozycje, żeby przełożyć tego hula hopa. Natomiast nie była to w żaden sposób zabawa forsowna, nie zabawa, w której ktoś coś może sobie uszkodzić, zniszczyć, czy to strój, czy połamać nogi i tak dalej. Nie chcieliśmy absolutnie zabaw nieprzyzwoitych, dlatego, że no, sami takich nie lubimy i goście, z tego co wiem, też za tym nie przepadają i uciekają potem z sali weselnej, żeby nie brać udziału. Mówię tu o zabawach typu przepychanie jajka przez nogawki w spodniach lub jakieś, nie wiem, turlanie się, czy zabawy, gdzie pary się muszą prawie że tarzać po podłodze i panie świecą majtkami. No, to nie jest nic sympatycznego, także tego chcieliśmy uniknąć i myślę, że przed weselem warto przemyśleć właśnie temat zabaw pod kątem tego, czy lubicie zabawy sami, czy nie, jako para młoda, jako organizatorzy wesela.
oraz tego, jak właśnie goście będą się czuli na takim weselu i jakie zabawy wybrać. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyście nie dali sobie nic narzucić, czy to przez zespół, czy to przez DJ-a, czy nie wiem, jeszcze może przez rodziców, że ktoś koniecznie się upiera na jakąś zabawę i ona się musi pojawić, a na przykład Wam jako parze młodej to nie odpowiada. Także to Wy decydujecie. U nas było mało zabaw, był jakiś tam konkurs tańca, był pociąg, tak, i muzyka z różnych regionów świata. Był ten hula hop, tak jak wspomniałam, a oczepiny były takie bardzo skromne i w zasadzie tylko po to, żeby się odbyły. Dla mnie to w ogóle mogłoby tych oczepin nie być, ale wiem, że goście to lubią, tam panny się napalały na złapanie bukietu i tak dalej, także no, wyszło sympatycznie, myślę. I potem był właśnie taniec tej nowo wybranej pary. Fajnie wyszło i wyszło nawet lepiej niż myślałam. Także podsumowując, taki film, głównie film o oczepinach, ale też zahaczyłam ogólnie o zabawy weselne, to przede wszystkim zorganizujcie to tak, żebyście to Wy jako para młoda byli zadowoleni, bo to jest Wasze wesele i Wasz dzień i wszystko powinno być tak zrobione, jak Wy chcecie, wtedy Wy będziecie zadowoleni finalnie z całego wesela. A w momencie, kiedy dacie sobie coś narzucać i komuś porządzić, to nie ma sensu moim zdaniem. Także róbcie tak, jak uważacie. Myśmy chcieli skromnie te oczepiny, więc były skromnie. Ja jestem bardzo zadowolona. Dla mnie było najważniejsze, żeby mnie nikt nie rozczochrał, więc mnie nikt nie rozczochrał po prostu. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wyrywał jakiś welon z mojej głowy. Po pierwsze, ja nie miałam w ogóle welonu, bo szłam do ślubu w fascynatorze. Po drugie, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ten fascynator mi zrywał z głowy, bo wtedy też by mnie rozczochrano. Fascynator był na opasce, więc no, zrywanie tej opaski też mogłoby być dziwne. A po trzecie, zupełnie nie chciałam, żeby ten fascynator gdzieś latał, ponieważ był biały i jedwabny i chciałam, żeby dobrze wyglądał i żeby mu się nic nie stało. W związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś fruwał po sali i zamiatał podłogę. Tym bardziej, że mój fascynator potem jeszcze brał udział w sesji zdjęciowej ślubnej, a finalnie został przeze mnie sprzedany. I cieszy się tym nim teraz kolejna osoba, która właśnie myślę, że też doceni to, że nie był przeciorany po podłodze na przykład, tak? I że ten biały jedwab był nadal biały, tym bardziej, że no jest to rzecz, którą ciężko wyprać, tak? I wręcz jest to niemożliwe. I to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że taki krótki film na temat oczepin i zabaw weselnych Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie kciuka w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Tutaj na dole jest taki czerwony guzik, kliknijcie koniecznie, a obok jest dzwoneczek, który też naciśnijcie, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Zajrzyjcie również do playlisty weselnej, także mam nadzieję, że inne filmy w tematyce ślubnej przypadną Wam do gustu. A ja już niedługo zapraszam Was na kolejne filmy na moim kanale. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.